upalnym i słonecznym tygodniu nad Pomorze nadciągnął front z intensywnym deszczem i burzami. Lokalnie wystąpiły również opady gradu. Sprawdźmy, skąd ta radykalna zmiana pogody. Małgorzata Rumszek, zapraszam na szczegóły. Za pogodę nad Pomorzem odpowiada teraz kraj niżu z centrum nad Morzem Północnym z chłodnym frontem atmosferycznym, który przemieszcza się z zachodu na wschód i mija nasz region. W ciągu kolejnej doby centrum niżu przeniesie się w rejon północnego Bałtyku, a linia frontu dotrze nad południowo-wschodnią Polskę. Po przejściu frontu z zachodu zacznie napływać coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie. Przed nami pochmurna noc z burzami i deszczem, który miejscami może być dość silny. W drugiej części nocy opady będą zanikać. Wiatr będzie słabo z zachodu, na termometrach od 15 do maksymalnie 16-17 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1013 hektopaskali i waha się. W niedzielę chmur będą zakrywać niebo, do południa bez opadów, potem lokalnie może popadać przelotny deszcz, wiatr będzie nadal z zachodu, ale po południu na wybrzeżu wiatr nabierze prędkości. Na termometrach zobaczymy od 19 do 22, a nawet 23 stopni w okolicach Kwidzyna. Ciśnienie będzie się wahać, na Bałtyku przez całą dobę wiatr będzie z zachodu, w nocy do 5 stopni w skali Beauforta, jutro wiatr będzie silniejszy do 6 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za spotkanie, proszę na siebie uważać podczas burz. Do zobaczenia.